Dzień dobry. Teraz zaprezentujemy, jak przywrócić ustawienia fabryczne w klawiaturze kodowej w momencie, gdy chcemy przywrócić i wykasować całą pamięć naszej klawiatury. Aby to zrobić, oczywiście musimy użyć naszego kodu master, tego, który ustawiliśmy już sami. No i musimy wpisać oczywiście odpowiednią sekwencję kodów. Zaczynamy od standardowej gwiazdki, aktualny kod master 1793, gwiazdka 0, gwiazdka, znowu kod master 1793, gwiazdka. Akceptacja potwierdzona miganiem zielonej i czerwonej diody i czekamy, aż zapali się zielona i czerwona dioda światłem ciągłym. I teraz mamy już przywrócone ustawienia fabryczne.